Witajcie. Black Sabbath and National Acrobat, motyw zwrotkowy. Uwaga, lecimy z kopcem. Właściwie to tyle byłoby. On się składa z dwóch, znowu z dwóch, dwutaktowy riff, best riff ever, no nie? Dwutaktowy. W pierwszym takcie właśnie mamy ten motyw, ten. Pauza jest, bo jest 5-7 na strunie piątej. Dobra, to już pociągnąłem troszeczkę do drugiego taktu, bo w drugim takcie jest motyw ten. Często stosowany motyw przez Black Sabbath na 12 progu. Ten motyw na przykład w różnych utworach oni no, często używają. To jest taki dość specyficzny, charakterystyczny taki znak rozpoznawczy. Ale dobra, spróbujmy to zagrać powoli w całości. To jest taki specyficzny riff. Specyficzny akord. Czwarta struna, szósty próg. Trzecia struna, siódmy próg. Druga struna, ósmy. Brzmi trochę dysonująco, ponieważ to jest kwarta zwiększona, tryton. Później mamy cztery puste struny najgrubsze. Tak, tylko że na końcu drugiego taktu jeszcze jest na szóstej strunie próg siódmy, żeby to zapętlić, bo ten motyw się powtarza, ja go wyrwałem z kontekstu, bo zacząłem grać go po 5-7. Po intro bezpośrednio od razu szło. O, i tu byłoby to ten motyw, gdzie gram dwunastki tu i później siódmy próg, szósta struna. A to 5-7 to było to pierwsze, o którym mówiłem. Myślę, że to będzie wszystko w miarę jasne. Myślę, że tam Julia wam nie przeszkadza za bardzo z tymi odgłosami. Myślę, że wzmacniacz był jako pierwszy priorytet w tym, ale dobra, spróbujcie sobie to jeszcze raz obadać na spokojnie i pokombinować. To tutaj właściwie nie widzę jakiegoś specjalnie trudnego motywu, no jedynie może nie wiem, na dwunastkach tutaj ja po prostu kładę jeden palec, tutaj właściwie oczywiście trzeba go tak położyć, żeby tej najcieńszej struny nie słychać było, bo to są tylko trzy struny, czwarta, trzecia, druga. Także dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczyska.